W dzisiejszym magazynie Kulturka brytyjscy politycy domagają się odznaczenia Black Sabbath przez królową. Rage Against the Machine odwołuje trasę. Ozzy wspomina Lemmy'ego. Siema, z tej strony Hubert, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym magazynie Kulturka na naszym kanale. Dzisiaj standardowo jak co tydzień przyjrzymy sobie oczywiście internetową prasę dotyczącą świata kultury, ale głównie muzyki. W dzisiejszym magazynie przyjrzę się artykułom ze stron teraz muzyka.pl, antyradio.pl oraz filmweb.pl. Standardowo na początku przypominam, że jeśli lubicie tę serię i chcecie pomóc nam w rozwoju tego kanału, możecie zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę, komentarz i oczywiście suba dla pełnej kulturki. Będziemy Wam ogromnie wdzięczni, a Wy będziecie na bieżąco z muzycznymi treściami. Członkowie brytyjskiego parlamentu uruchomili petycję domagającą się odznaczenia Black Sabbath przez królową. W parlamencie zebrało się ponadpartyjne grono polityków, którzy wspólnie z przewodniczącymi Rady Miejskiej Birmingham sporządzili specjalną petycję domagając się od królowej odznaczenia członków zespołu Black Sabbath za ich wkład w rozwój muzyki i miasta Birmingham. W petycji możemy przeczytać m.in. Pomimo światowej sławy ciągle byli blisko związani z Birmingham, co zademonstrowali dając niezapowiedziany występ w trakcie ceremonii zamknięcia Commonwealth Games. Ta wyjątkowa okazja zasługuje na wyjątkowe uznanie dla tych wyjątkowych muzyków. Warto tutaj wspomnieć, że jakiś czas temu to Naomi i Ozzy Osbourne wystąpili podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Wspólnoty Narodów, które odbywały się właśnie w ich rodzinnym mieście, jakim jest Birmingham. Wykonali tam wspólnie utwór Paranoid. Na wspólny występ Ozzy'ego i Tonego zareagował Brian May. Gitarzysta Queen napisał na swoim Instagramie: tak to się powinno robić. Muszę przyznać, że trochę się wzruszyłem, gdy zobaczyłem Tonego i Ozzy'ego znowu razem na scenie. Epickie. Zespół Rage Against the Machine odwołał europejską część trasy koncertowej, w tym występ w Polsce. Grupa zagra do końca zaplanowane występy w USA, w tym 3 z rzędu na Madison Square Garden, a następnie uda się na przerwę zdrowotną. Niestety kontuzja Zacka de la Rocky, o której wspominaliśmy jakiś czas temu, okazała się wbrew temu, co uważano wcześniej, dość poważna i wokalista nie będzie po prostu w stanie dokończyć zaplanowanego tournée. Podczas koncertu w Chicago muzyk doznał kontuzji, zaczął kuleć, a zejść ze sceny pomogli mu techniczni. Po krótkiej przerwie powrócił na scenę, dając do zrozumienia, że koncert zostanie dograny do końca, natomiast resztę występu spędził siedząc z boku sceny na głośniku. Grupa wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Z powodów zdrowotnych Zack de la Rocca został poproszony o zrezygnowanie z udziału w sierpniowych i wrześniowych europejskich koncertach Rage Against the Machine. Mówimy to z ogromnym rozczarowaniem. Rage Against the Machine zagra nadchodzące koncerty na Madison Square Garden, a następnie Zack będzie musiał wrócić do domu, by odpocząć i przejść rehabilitację. Ilość lotów, podróży i rygorystyczny harmonogram trasy po Europie nie pozwoli mu na pełny powrót do siły. Przepraszamy wszystkich tych, którzy chcieli zobaczyć zespół po latach nieobecności. Zespół The Mars Volta ogłosił wydanie nowego albumu studyjnego i opublikował już w sieci single zapowiadające płytę. No i przyznać trzeba, że wzbudziły one kontrowersje wśród fanów, gdyż mocno odbiegają stylistycznie od tego, co grupa prezentowała wcześniej. W wywiadzie dla The Guardian panowie zostali zapytani, co sądzą na ten temat. Wokalista Cedric Bixler-Zavala odpowiedział: niektórzy mogą to postrzegać jako zdradę. Niektórzy nazywają to nawet yacht rockiem. Sęk w tym, że yacht rock jest taki mocny, że hip-hopowi producenci ciągle go samplują. W nieco mocniejszym tonie wypowiedział się gitarzysta Omar Rodriguez Lopez, który mówił: utrata fanów wpisana jest w to, co robimy. Nie ma nic lepszego niż tracić fanów. Prawdziwy fan zainteresowany jest tym, co dzieje się teraz, a cała reszta próbuje kontrolować to, co robisz. Czuję do tego awersję. To mi przypomina szkołę, rząd albo policję. Dla mnie gatunki nie istnieją. Liczy się jedynie, czy muzyka wywołuje u ciebie jakieś uczucia. David Ellefson został jakiś czas temu wyrzucony z zespołu Megadeth po tym, jak do sieci wyciekło dość jednoznaczne nagranie wideoczatu z jedną z fanek grupy. Wcześniej informowaliśmy Was o zdaniu Dave'a Mustaine'a na ten temat, a teraz głos zabrał sam zainteresowany. W wywiadzie dla Real Music with Gary Stucky David Ellefson wypowiedział się następująco: szybko dowiedziałem się, kto jest moim przyjacielem. Gdy gówno uderzyło w wentylator, sprawa stała się boleśnie jasna. Gdy odbierasz Grammy, wszyscy chcą być blisko ciebie. Wiesz, życie jest... nie da się być cały czas na szczycie. Życie, podobnie jak kariera, to ciągłe wzloty upadki. Miałem to szczęście, że udało mi się zrobić pełną sukcesów karierę, ale zawsze musiałem iść z prądem, zarówno jeśli chodzi o dobre, jak i złe rzeczy. Zespół Rival Sons miał okazję grać koncerty z The Rolling Stones. W wywiadzie dla Classic Rocka gitarzysta Scott Holiday wspominał dość dziwne spotkanie z zespołem. Mówiąc szczerze, sprawiało to wrażenie nieco cynicznego. Miałem wspaniałą asystentkę, która ściszonym głosem mówi: przygotujcie się, zaraz spotkacie The Rolling Stones, kamera będzie tam. Stonesi wkroczyli niczym bóstwa, ale byli sympatyczni. Osobiście byli dokładnie tacy, jakich się ich spodziewałeś.
W sieci pojawił się oczekiwany przez spore grono fanów zwiastun 6. sezonu serialu animowanego Rick i Morty. Co ciekawe, jako podkład muzyczny w zwiastunie pojawia się utwór Paranoid z repertuaru Black Sabbath. Nowy sezon Ricka i Mortiego zadebiutuje już 4 września. Nowy album zespołu Megadeth ukaże się już 2 września, a do sieci trafił nowy singiel zatytułowany Soldier On, promujący płytę. Album był nagrywany w czasie, kiedy Dave Mustaine przechodził chemioterapię. Wywiad dla Guitar World gitarzysta Kiko Loureiro wspominał sesje nagraniowe, które odbywały się w tamtym czasie. Widziałem, że był zmęczony, codziennie przychodził do pracy prosto z chemii. Było to bardzo inspirujące widzieć go, jak bierze gitarę i nie zwalnia. Nic nie jest w stanie go zniszczyć. Pytaliśmy, czy na pewno chcesz dziś pracować? Jeśli pójdziesz do domu, będziemy mogli sami na czymś popracować. Zawsze odpowiadał, nie ma mowy. Chciał być tam. Włożył w te piosenki wszystko. Mustaine wspominał to tak. Witali mnie w studiu uściskami, przybijali piątki, poklepywali po plecach. Ciągle mnie zachęcali. Gdy coś zagrałem, mówili, świetne solo. Ciągle tylko słowa zachęty. Voivod to zespół, który od początku swojej kariery słynął z oryginalnych okładek płyt. W niedawnym wywiadzie dla Teraz Rocka perkusista grupy, odpowiedzialny również za szatę graficzną płyt, Michel Langevin, został zapytany o to, czy to prawda, że maskotkę Voivod narysował on w wyniku inspiracji Edim z okładki debiutanckiego krążka Iron Maiden. Michel odpowiedział. Tak, to do dziś jedna z moich ulubionych płyt. Pokochałem ją od pierwszego wejrzenia. W okładkę. Ale już w 1979 ukazała się płyta Nazareth, No Mean City i jej okładka też zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Poza tym ukazywał się magazyn Heavy Metal, a w nim niesamowite ilustracje Filipa Drula. Jedna z jego opowieści, Irregal Urm, jest zresztą bardzo w klimacie tego, o czym później pisaliśmy w tekstach Voivod, była bardzo inspirująca. Powiem ci, że nasza maskotka pierwotnie wyglądała trochę inaczej, jak z gry Lochy i Smoki. Na początku lat 80. przybrała bardziej apokaliptyczny wygląd, a to ze względu na społeczne nastroje, groźbę wojny nuklearnej. W czasach, gdy już oficjalnie powstał zespół, było to naprawdę realne. W wywiadzie dla Metal Hammera Ozzy Osbourne wspominał swoją przyjaźń ze zmarłym w 2015 roku liderem zespołu Motorhead, Lemmym Kilmisterem. Ozzy przyznawał, że Lemmy był bardzo bezpośrednim człowiekiem, nawet gdy rozmawiali o jego płytach. Ozzy mówił. Był świetnym gościem. Mówił na przykład, ta płyta, którą właśnie nagrałeś, to straszny albo bardzo mi się podoba. Zwykle lubił mawiać, twoją najlepszą płytą była No More Tears. Ta, bo są tam twoje piosenki. Warto tutaj nadmienić, że właśnie na wydanym w 1991 roku albumie No More Tears, Lem jest współkompozytorem aż 4 utworów, w tym jednego z największych przebojów Ozzy'ego, czyli Mama I'm Coming Home. Dodatkowo w tym samym wywiadzie Ozzy wspominał swoje ostatnie spotkanie z Lemmym niedługo przed jego odejściem w 2015 roku. Miało to miejsce podczas trasy po Ameryce Południowej. Ozzy mówił. Lemmy siedział tam chudy jak szczapa, trawił go rak. Odwrócił się do mnie i powiedział, zapewne umrę niedługo. Nigdy nie sądziłem, że dociągnę do 70, więc i tak jest nieźle. Powiedział dokładnie tak. Gdybym dbał o siebie, mógłbym żyć dłużej, ale przeżyłem życie tak jak chciałem i niczego nie żałuję. Sharon Deneidel, wokalistka zespołu Within Temptation, w wywiadzie dla Teraz Rocka wskazała zespół, który daje najwspanialsze koncerty. Zapytana przez redaktora o to, czy jest wielką fanką Iron Maiden, odpowiedziała. Bardzo, bardzo wielką. Dają niesamowite koncerty, prawdopodobnie najwspanialsze na świecie. Głos Bruce'a Dickinsona uwielbiam. No i po prostu to wspaniali ludzie. Tak prezentuje się pierwsze zdjęcie Johnny'ego Deppa jako Ludwika XV, w którego wcieli się w dramacie kostiumowym o tytule, który widzicie w tym momencie na ekranie. Zdjęcie do produkcji rozpoczęło się w Paryżu 27 lipca i mają potrwać 11 tygodni. Legendarna animacja Kung Fu Panda powróci na kinowe ekrany. 4 część przygód pasjonata wschodnich sztuk walki ma zadebiutować na dużym ekranie 8 marca 2024 roku. Yngwie Malmsteen to jeden z największych wirtuozów gitary. Szwedzki gitarzysta jest znany z bardzo szybkiego i precyzyjnego stylu grania swoich solówek, które zresztą budzą głęboki podziw u wielu gitarzystów na całym świecie. Ale żeby nie było tak kolorowo, jest też inna grupa ludzi, która zarzuca mu zbytnie popisywanie się i brak emocji. W wywiadzie dla Guitar World Malmsteen odpowiedział na te zarzuty. Na pewno da się znaleźć przykłady pustych nut, ale jeśli posłuchasz moich szybkich pasaży czy arpeggio w zwolnionym tempie, odkryjesz w nich pełną harmoniczną wartość, a także pasję i ekspresję. Posłuchaj mojego vibrato. Tyle mam do powiedzenia. Nie muszę nic dodawać. Nie możesz powiedzieć, że nie ma w nim emocji, chyba że jesteś głuchy.
Simon McBride, który został nowym gitarzystą Deep Purple, został zapytany przez redaktora Teraz Rocka, czy potrafi wskazać swojego ulubionego gitarzystę Deep Purple. Odpowiedział: nie, każdy z nich miał i ma swoje wspaniałe właściwości. Zresztą z zasady nie wyróżniam żadnego gitarzysty. Każdy jest na swój sposób genialny. Także czwórka gitarzystów, którzy przewinęli się przez Deep Purple, jakże różnych, bo Steve Morse gra inaczej niż Richie Blackmore czy Tommy Bolin, a Joe Satriani, który też był w składzie zespołu, inaczej niż oni wszyscy. Oczywiście Richie ma zapewnione szczególne miejsce w historii Deep Purple, bo on był gitarzystą, kiedy powstały wszystkie te klasyczne już dziś kompozycje. I fani w naturalny sposób wyróżniają właśnie jego. Ale nie zapominajmy, że Steve ma za sobą ponad 25 lat grania w Deep Purple, to znacznie dłuższy okres niż kilkanaście lat Richiego. Tak czy inaczej, wszyscy czterej to wielcy muzycy. Nie potrafię wyróżnić żadnego z nich. No i okej, to tyle w dzisiejszym magazynie Kulturka. Pamiętajcie, że jeśli lubicie tę serię, możecie zostawić tutaj zasięgową łapkę w górę, komentarz na przykład odnośnie konkretnych newsów i oczywiście subskrybować Polną Kulturkę, żeby być z naszymi materiałami na bieżąco. Piękne dzięki za uwagę i do usłyszenia.